Witajcie kochani, nazywam się Teresa Agnieszka Klimczak, jestem specjalistą do spraw podologii. Dzisiaj na moim fotelu goszczę klientkę, która zgłosiła się do mnie na wizytę kontrolną. Klientka ta boryka się z brodawką wirusową na podeszwowej stronie stopy. 2 tygodnie temu była na pierwszej wizycie i zmiana została dokładnie oczyszczona oraz zastosowany został preparat kwasowy. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda wizyta kontrolna u takiego klienta i zapraszam Was do obejrzenia zabiegu. Zabieg rozpocznę od dezynfekcji skóry. Do tego celu użyję preparatu SeptiStarter. Jest to spray o działaniu aseptycznym i odświeżającym. Kolejnym elementem zabiegu będzie prawidłowe oczyszczenie skóry z hiperkeratozy, która ją otacza. Do tego celu użyję skalpela o rozmiarze 10 i oczywiście dłuta. Zaczynamy od opracowania hiperkeratozy wokół zmiany. Oczywiście klientka była 2 tygodnie temu, jak Wam wspomniałam, i wtedy zmiana została dość ingerencyjnie oczyszczona. Także dzisiaj po oczyszczeniu hiperkeratozy zobaczę sobie, jak ona wygląda i wtedy zadecyduję, czy będę musiała użyć jakiegoś preparatu kwasowego, czy też nie. Natomiast z autopsji wiem, że po takich ingerencyjnych precyzyjnych oczyszczeniach zazwyczaj ta skóra potrzebuje regeneracji, uelastycznienia, także dzisiaj Wam to zademonstruję, pokażę i mam nadzieję, że Wam się spodoba. W celu zabezpieczenia skóry po zabiegu zastosuję preparat Mycoveru. Oczywiście poza tym preparatem, w celem odciążenia, zastosuję rurkę piankową. Pamiętajcie, moi drodzy, aby Wasze terapie były skuteczne, bardzo ważna jest systematyczność klienta. Przy intensywniejszym oczyszczeniu brodawki oraz zastosowaniu preparatu kwasowego nieodzownym elementem jest właśnie zabezpieczenie miejsca, w którym ta brodawka występuje. Przeważnie wtedy, jeżeli jeszcze ona jest w miejscu przeciążeniowym. Dzięki temu będziecie mogły uniknąć tak zwanego pusu, o ile go nie chcecie. Pus, czyli tak zwany kontrolowany stan zapalny. Jak Wam się podobał ten zabieg? Czekam na Wasze komentarze pod tym filmem oraz zachęcam Was do wypróbowania preparatów z linii Ozone Oil and Herbs.